Że jak ja kurwa nie lubię ciąć. Dobra. Dzisiaj, żeby nie było tak smutno, to zagram wam marsz pogrzebowy. Miałem założyć perukę, bo mam taką rudą, a nie wiem jakiego koloru ten, jak on się nazywał? Toven. Chopin? Nie Chopin. Nie, Beethoven. A, Beethoven. Beethoven. Jako nosił perukę, bo on też był łysy, tak ja. Podobno i ślepy jeszcze na dodatek. Albo głuchy, teraz nie wiem, nie pamiętam. Ale to nieważne. No i co? I miałem sobie założyć tutaj tak, nosili kiedyś w baroku, ten kaszkiet, czy jak to się nazywa? No. Kaszkiet? No nie wiem, czy kryzę taką. Ty, żabot, ale nie, żabot. Żabot to nie. No żabot albo kryza, takie coś tam. Ale żabot to żabowe noszą. To nie założę, bo powiedzą, że reptyl gra. Bo reptyle chodzą w żabotach. No żaby, to ten, co ja miałem grać? Marsz pogrzebowy, tak? Tak. Dobra, to lecimy z tym marszem pogrzebowym, żeby było... ale przedtem pytanie. Jak ten utwór się nazywa i kto jest jego twórcą? Voilà. A, jeszcze miałem pokazać, bo już trochę się nauczyłem, bo ktoś tam pisał, że jakoś taki jestem jakiś taki kurwa niedorobiony klasyk, to już się nauczyłem. Bo oglądam, jak pianistki grają i one tak minę taką kurczę i tak łapę jak manekiny. No i dobra, ja gram kurczę po swojemu, jak wieśniak. Lecimy z tym koksem. Gram jedną ręką. Druga tu. Zdelka jeszcze zapomniałem. Dobra, niech będzie. Wyłącz to. Wyłącz, bo za dużo powiem.